siatkówka jest chyba najbardziej zespołowym zespołowych z zespołu. Szósty set. Witamy serdecznie w 33. odcinku podcastu Szósty set. W odcinku 32 podsumowaliśmy Plus Ligę, która zakończyła swoje zmagania finałem, w którym Skra ograła Zaksę Kędzierzyn-Koźle i to Skra cieszyła się ze złotego medalu. Natomiast to, że zakończył się sezon klubowy w Polsce, nie oznacza, że zakończył się sezon klubowy w Europie. I właśnie to zakończenie klubowego sezonu Europy przypadło na Final Four Ligi Mistrzów. I w tym właśnie Final Four Ligi Mistrzów wspomniana Zaksa również wystąpiła. I o tym, co wydarzyło się właśnie w Final Four Ligi Mistrzów, jak poszło już nie mistrzom Polski, a wicemistrzom Polski, Zaksie Kędzierzyn-Koźle, kto zachwycił, kto zawiódł, o tym opowiemy Wam tym razem w składzie dwuosobowym ze studia w Warszawie Piotr Złoch i ze studia w Rzeszowie Filip Korfanty. No i jak już tak zacząłem od Zaksy Kędzierzyn-Koźle, to myślę, że naturalną konsekwencją jest to, żebym porozmawiał właśnie o pierwszym meczu, który w ogóle w Final Four się odbył, czyli mecz pomiędzy Zaksą Kędzierzyn-Koźle a Lubę Civitanową. Obie drużyny chyba lekko rozgoryczone tym, jak zakończył się ich sezon w lidze, bo srebrny medal dla Zaksy, srebrny medal również dla Civitanowe Lubę. No i ty pewnie również, Filipie, oglądałeś to spotkanie i czy jakieś refleksje ci się nasunęły, czy widziałeś, żeby obie drużyny były podrażnione jakoś tym swoim niepowodzeniem w lidze? Pierwsze moje wrażenie, takie jak otworzyłem, czy właściwie włączyłem transmisję tego spotkania, to trochę zaniepokoiłem się pustkami na trybunach, bo jakieś kilka dni wcześniej mogliśmy się dowiedzieć, że biletów zostało już całkiem niewiele na te sobotnie spotkania, no ale to, co było widoczne na trybunach, to mówiło coś innego. Na szczęście na drugi półfinał już kibice się zeszli i wyglądało to już całkiem obiecująco, co ukazało się moim oczom na boisku. Myślę, że zdecydowanie bardziej podrażnione zaczęło to spotkanie Lubę, które szybko wyszło na prowadzenie już chyba 7-2 za sprawą świetnej serii na zagrywce Juan Toreny. Tam między innymi już ujawił się problem Zaksy, który później już też występował, czyli trochę problem ze skutecznością akurat Samadero, a między innymi nieudany atak z Pipe'a w out. Bardzo nieudany początek Zaksy, później jakoś Zaksie udało się gonić wynik w tym pierwszym secie, no ale ostatecznie to Lubę seta wygrało 25-21. Tak, tytułem otwarcia opisałeś widzom, którzy no może mniej dokładnie albo nie mieli okazji obejrzeć właśnie pierwszego seta. No i tak, ten pierwszy set w zasadzie od początku pod kontrolą Lubę i tak naprawdę to, co się wydarzyło w tym pierwszym secie, było takim no chyba motywem przewodnim dla gry Zaksy i w tym meczu półfinałowym, no i jak się potem okazało w meczu o brąz, no bo tutaj nie zdradzimy jakiejś wielkiej tajemnicy, mówiąc, że Zaksa ten mecz z Kuczynę Lubę Civitanową po prostu przegrało 1-3. No i niestety przyjęcie. Nie wiem, co się stało z Zaksą i dlaczego akurat wygląda tak słabo. Natomiast i z PGS Crow, i właśnie z Kuczynę Lubę Civitanową, no i też w przegranych setach spotkania z Perugią, Zaksa nie radziła sobie zbyt dobrze z przyjęciem. A no akurat jeżeli chodzi o ten element, no to bez przyjęcia Zaksie gra się bardzo trudno. To Niutki potrzebuje tego przyjęcia jak tlenu, żeby prowadzić grę w taki sposób, żeby gdzieś może ukryć tę słabość na tle takich rywali jak właśnie Lubę skrzydłowych. No i właśnie nie udało się ukryć za bardzo słabości Samadero i to już jest kolejny jego nie najlepszy mecz i on jakoś na te obroty, na które był w stanie wejść w pierwszej części sezonu, no to jednak w tej końcówce po prostu po kontuzji nie moim zdaniem nie wrócił do takiej formy, jaką prezentował na początku. No i poruszyłeś na początku strasznie dużo wątków, jakoś no to miałem jakieś słowa klucze w głowie, które chciałbym poruszyć i teraz mi się to zaczęło już trochę mieszać, ale... Możesz zacząć od kwestii przyjęcia właśnie w Zaksie. No dobrze, no to właśnie mi się wydaje, że tu należy rozpatrzeć dwie sprawy. Po pierwsze, chyba nie najlepsza dyspozycja Zaksy, a po drugie to bardzo dobra zagrywka Lubę, bo do tego myślę, że nie ma co się jakby przyczepiać, że Lubę zagrywało jakoś słabo, a Zaksa nie dawała rady. Po prostu Lubę zagrywało bardzo dobrze, ale w Zaksie zawiódł chyba ten obok Zatorskiego najważniejszy w tym elemencie, to znaczy Rafał Buszek, który zwykle ma zadania bardziej defensywne. Większość zadań ma defensywnych, powiedzmy, niż Samdero. No i akurat Rafał Buszek w przyjęciu nie dawał rady, w ataku również. Szybko został zmieniony, musiał zostać właściwie zmieniony przez Rafała Szymurę. No i Rafał Szymura, o ile
ogólnie zaliczył bardzo dobry turniej, no to jednak nie można go wskazywać jako tytana przyjęcia, no i tym swoim przyjęciem mocno szarpał, ale z kolei dawał dużo więcej w ataku względem, no chociażby Rafała Buźka. No zgadza się ogólnie, że jednym z problemów w Zaksy było przyjęcie. Tam jeszcze mówiłeś, że ten pierwszy set w ogóle wyznaczył trochę jakby rytm tego meczu. Pierwszego, trzeciego, czwartego seta, natomiast w drugim jednak Zaksa tego seta wygrała i było to dla mnie trochę zaskakujące, że jednak Zaksa, która w tym pierwszym secie wyglądała nie najlepiej, jednak potrafiła na tego jednego seta się zmobilizować i wygrać. No i właśnie, i postać, o której postać, której poświęciliśmy dość sporo czasu w poprzednim odcinku, wskazując ją jako osobę, która jednoznacznie nie udźwignęła finału Plus Ligi, czyli Morris Torres. To była postać, o której my raczej w superlatywach się nie wypowiadaliśmy. Wskazywaliśmy, że on jest bez formy, a w zasadzie to on w dużej mierze był odpowiedzialny za to, że tego seta drugiego udało się wygrać. No i nie oszukujmy się, on był chyba najlepszą postacią w Zaksy w tym spotkaniu. Tak, ja bym powiedział nawet w ogóle w całym tym turnieju, czyli w tym dwumeczu po prostu, czyli w meczu o finał i w meczu później o trzecie miejsce. Wydaje mi się, że akurat Torres zagrał jak na niego, jak na klasę przeciwników bardzo dobrze, biorąc pod uwagę to, co on pokazywał ze Skrą, czyli krótko mówiąc 0% efektywności i to, jak zaprezentował się na klubowych mistrzostwach świata, no to tym razem akurat Torres nie zdawił, a właściwie spisał się dla mnie powyżej oczekiwań. Zawiódł na pewno Sandler, który w tym pierwszym meczu chyba skończył 5 z 20 ataków tylko. No a w finale w meczu trzecie miejsce miał momenty niezłe, skończył mecz na niezłej skuteczności, ale akurat zawiódł w piątym secie tego meczu, ale to do meczu o trzecie miejsce pewnie jeszcze wrócimy. W tym drugim secie no to główne czynniki, myślę, że dobra gra Szymury, mimo że tam z tym przyjęciem na przestrzeni turnieju miał problemy, no to dawał dużo w ataku. Oprócz tego drugi set to mam wrażenie, że dobry fragment gry Wiśniewskiego. Kończył ataki, kończył tam chyba w takich ważnych momentach dwie piłki skończone. No i as serwisowy, co pozwoliło w sumie po części wygrać tego seta. Oprócz tego ogólnie gra blokiem z akcją mi się podobała. Dzięki temu też wyszli na prowadzenie 19-17, 21-18. Przy 23-20 popisał się Tonutti, wystawiając piłkę na czystą siatkę do Torresa, no i wydawało się, że Zaksa łapie wiatr w żagle i może to się utrzymać i będziemy świadkami jakiejś niespodzianki, no ale potem przyszedł trzeci set, nieudany początek, podobnie jak pierwszy, Lubę prowadziło 7-2, 11-8, no i już jakoś zaczęło to wyglądać coraz gorzej. Chyba nawet nie chciałbym się jakoś bardzo przy tym spotkaniu, bardzo długo się przy tym spotkaniu zatrzymywać, z tego względu, że nie wiem, czy jest do końca o czym mówić. Lubę po prostu było drużyną, z którą Zaksa była w stanie wygrać jednego seta, natomiast udowodniła swoją wyższość dość jednoznacznie i właśnie ta dobra dyspozycja w polu serwisowym no, była też zwiastunem tego, co się wydarzyło w finale, ale o tym oczywiście też za sekundę. Tak przytoczę jeszcze tylko taką jedną statystykę, która mi się rzuciła w oczy. 4 rozegrane sety Zaksy, 5-1 Koźle, a jeżeli chodzi o to, jak często wykorzystywał w ofensywie Benjamin Tonutti właśnie Łukasza Wiśniewskiego i Mateusza Bieńka, no to oni wykonali tylko 13 z 95 ataków, które w całym spotkaniu właśnie Zaksa Kędzierzyn-Koźle wykonała. No i no, pomimo tego, że ta skuteczność akurat i Łukasza i Mateusza były naprawdę dobre, bo 5 z 7 ataków Wiśniewskiego, 6 na 6 ataków Bieńka, no to jednak pokazuje to, jak bardzo Lubę utrudniało przyjęcie zagrywki Zaksie i po prostu jak trudno było Toniutkiemu właśnie tych swoich środkowych do gry włączać. No a to w konsekwencji no, musiało też mieć wpływ na postawę sama Dero, tak? I właśnie to było dla mnie dość zaskakujące, że Zaksa zawsze jednak, jeżeli chodzi o powiedzmy nawet jakby miał procentowo powiedzieć, ile ataków środkowi wykonują w stosunku do przyjmujących czy atakujących, no to pewnie nie pomyliłbym się, jakbym powiedział, że to około 25-30 w meczu. No a tutaj było ich no paręnaście, więc tutaj ewidentnie problem z przyjęciem, no i tego też Zaksie brakowało trochę. Czy ogólnie bym po prostu powiedział, że Toniutti zagrał kiepski turniej. Fakt, że przyjęcie mu nie ułatwiało jego pracy, ale chociażby to, jak grał w ustawieniu P1, moim zdaniem sporo można mu zarzucić akurat w tym ustawieniu. Ogólnie nie jest to łatwe ustawienie dla każdego zespołu. To jest to ustawienie, kiedy atakujący jest na lewej stronie boiska i atakuje z lewej strony, a przyjmujący z prawej. W tym przypadku w Zaksie to był Sandero. No i akurat wyjątkowo względem innych drużyn powiedzmy, że
to ustawienie tak się nie leżało. Tam Toniutti mnóstwo piłek grał naprawdę z przodu do Dero i sobie nie radził Dero z tymi piłkami. Tam między innymi kilka bezpośrednich błędów, zablokowane jakieś tam kiwki. A oprócz tego, jak te kilka piłek poszło na lewe do Torreta, to on też mam wrażenie, że dużo gorzej tam się czuł niż na prawym skrzydle akurat. Więc to jest jeden z takich moich przytyczków, powiedzmy, że w kierunku Benatoniutiego, bo naprawdę to się bardzo rzucało w oczy. A też chyba nawet próbował temu zaradzić Gardini w meczu o trzecie miejsce w tiebreaku, gdzie już tam Dero chyba dwa razy zaatakował w aut chyba, a później został podbity, no i na jedno ustawienie Gardini wprowadził za Torresa na lewe skrzydło Semeniuka, żeby ewentualnie mógł z tej lewej strony teoretycznie dla siebie lepszej zaatakować, no ale akurat wtedy Perugia zepsuła zagrywkę, więc Semeniuk szybko zszedł z boiska, także no ta zmiana, okej, przyniosła pozytywny efekt, ale w trochę inny sposób niż pewnie Gardini zakładał. Natomiast jeszcze co do Benatoniutiego, bardzo ładny obrazek tego meczu, trzeci set, 8-11 i pojedynczy blok Toniutiego na Sokołowie. Akurat Toniutiego przesuniętego na lewe skrzydło, czyli to jest taka trochę nietypowa sytuacja, że rozgrywający jest przerzucany na lewą stronę boiska, no i akurat przyniosło to skutek, kapitalny blok niewysokiego przecież Toniutiego na bułgarskim gigancie. Tak, natomiast ten pojedynczy blok Benjamina Toniutiego nie mógł jednak przykryć tego, że na tle no, takiego rozgrywającego jak Mike'a Christensen, no to Benjamin Toniutti jednak i w zagrywce, i w bloku po prostu odstaje i zdaje sobie sprawę z tego, że no, dlatego właśnie Mike'a Christensen gra w Lubę, dlatego że nie dość, że potrafi dobrze rozgrywać, to jeszcze jest dość wysoki, ma dobry blok i atakującą zagrywkę. No ale były takie ustawienia, w których no, dość perfidnie właśnie obecność Toniutiego próbował wykorzystywać właśnie Mike'a Christensen. No i przy takich zawodnikach jak właśnie Sokoło, Juan Torena czy Sander, gdzie powiedzmy te warunki fizyczne są na, no nie boję się tego słowa powiedzieć, no dość niebotycznym poziomie, więc nie boję się tego słowa powiedzieć, że warunki fizyczne właśnie tego tercetu ofensywnego Lubę, czy Zenita, czy powiedzmy też Perugii, no to tym bardziej widoczna jest właśnie ta powiedzmy słabość fizyczna Toniutiego. No, a jeszcze jak na dodatek, jak sam wspominałeś, że z tym jego rozegraniem było tak sobie, no to chyba właśnie nie był jego turniej, no i na tle właśnie czy to Budki, czy Christensona, Toniutti wypadł chyba dość słabo. No myślę, że po prostu najsłabiej. Ewentualnie jeszcze, no do Czeko też, no, może nie najsłabiej, do Czeko też nie zagrał swojego na pewno najlepszego turnieju, więc nie chciałby po prostu rozstrzygać. Myślę, że Toniutti miewał sporo lepsze mecze, bo tak po prostu. Tak, co nie oznacza, że odbieramy moją klasę sportową, bo... Oczywiście. Bo to jakby łatwo popaść w paranoję tego, że jeżeli wskażesz, że ktoś wypadł źle, no to chciałbyś deprecjonować jego umiejętności sportowe, no tak nie jest. I my tutaj po prostu wskazujemy, że ten turniej nie był udany. To ogólnie nie był chyba najbardziej udany turniej dla Zaksy, no ale o tym, co się wydarzyło w drugim meczu, właśnie Zaksy Kędzierzyn-Koźle obrązowy medal, jak już mówimy za chwilę, żeby zachować pewną chronologię, no to teraz może jak już wywołałeś do tablicy De Cecco Luciano, czyli rozgrywającego Perugii, no to mecz Zenit Kazań kontra właśnie Perugia. Zaskoczenie? Szybkie, łatwe dość 3-0 Zenitu Kazań. Znaczy ogólnie to spodziewałem się, że Zenit do finału awansuje, natomiast myślałem, że akurat z Perugią Zenit będzie czekała cięższa trochę przeprawa, aniżeli w finale, jak się okazało, było trochę inaczej, właściwie zupełnie odwrotnie. Chcąc ogólnie powiedzieć, jak ten mecz wyglądał, to poza pierwszym setem to świetna gra Zenitu w ataku, plus Leon dołożył 6 asów serwisowych. Jedynie podobnie wyglądały procenty w ataku w pierwszym secie, no i myślę, że to sprawiło, że ten set skończył się wynikiem do 22, a pozostało już do 20. W pierwszym secie Zenit posłał od Perugii 3 asy więcej i zrobił jeden błąd w ataku mniej. I myślę, że to akurat spowodowało głównie to, jaka była różnica w wyniku, czyli te 3 punkty. Bo oprócz tego tyle samo punktowych bloków, taka sama skuteczność ataku obu drużyn, tyle samo zepsutych zagrywek. Pozostałych Zenit moim zdaniem mocno przeważał i bardzo pewnie ten półfinał swój wygrał. Tak, tutaj jeżeli akurat w tym meczu miałbym wskazać na rzecz, która no, mnie osobiście czy trochę zaskoczyła, to czy zaskoczyła, czy może była dla mnie, nie wiem, czymś nietypowym, no to ani jeden Amerykanin, ani drugi Amerykanin, ani Aaron Russell, ani Matthew Anderson, no też nie mogą powiedzieć, że to były ich najlepsze spotkania. Co ciekawe, no to są
akurat przyjmujący, którzy pewnie w większości drużyn świata mogliby w ofensywie pełnić funkcję zawodników numer jeden, bo myślę, że tak można śmiało powiedzieć i o Matthew Andersonie, i o Aaronie Russellu. Natomiast no i w Perugii, i w Kazaniu, no Amerykanie muszą po prostu pełnić, zadowolić się taką funkcją trzecich przyjmujących. No i o ile Matthew Anderson, powiedzmy, jeszcze trochę zbalansował tę drużynę Kazania i myślę, że pomógł im właśnie w tym zwycięstwie z Perugią, no tak Aaron Russell, no to nie można powiedzieć, że to był jego dobry mecz. To jest takie stwierdzenie, które już powiedzmy raz na jakiś czas w podcaście pada. No ale to jest tylko po to stwierdzenie, żeby ukryć to, że to po prostu był jego fatalny mecz. I prawda jest taka, że chyba sam Alexander Berger nie spodziewał się, że na tle Zenita będzie miał okazję chociaż trochę pograć. No tak, o ile w Zachsie zawiódł Rafał Buszek, to jakoś całkiem pozytywnie zastąpił go Szymura, no to w Perugii zawiódł totalnie Sander, który zakończył ten mecz na ujemnej efektywności. No i Berger, który wszedł do niego w ataku chyba dwa skończone na 8 piłek, więc no właściwie bez lewego skrzydła w pierwszej linii. Z tymi zawodnikami właśnie grała Perugia, także to te dwa elementy zadecydowały na pewno. Zajcew grał bardzo fajnie na siebie w ataku, mimo tego, że był obciążony w przyjęciu i często w tym przyjęciu miał spore problemy, gdzieś tam musiał po prostu leżeć, kucać i tak dalej, bo dosyć mocno go tam celowali. No to w ataku 7 z 11 piłek, Atanasijewicz podobnie, nie miałbym jakichś większych zastrzeżeń do jego gry. No także to myślę, że gdyby to lewe skrzydło Perugii w postaci Bergera i czy zamiennie Russella zafunkcjonowało lepiej, być może wynik byłby trochę bardziej na styku jeszcze. Tak, próbował go wspierać właśnie dzielnie Aleksander Atanasijewicz. I właśnie Atanasijewicz i Zajcew próbowali jakoś odeprzeć ten napór Zenitu Kazań. No ale jak tu odeprzeć napór Zenitu Kazań, jak Wilfredo Leon, tak jak wspomniałeś, serwuje 6 asów w meczu? To też ciekawe, że akurat ta jego zagrywka w tym meczu tak wyglądała, że jak trafił, to uderzył asem, albo bardzo utrudniał, a jak popsuł, no to wiadomo, no piłka już powiedzmy trafiała w kolejnej akcji w ręce zawodników Perugii na zagrywce. No ale poza właśnie Wilfredo Leonem to Maksym Michajłow, to też taka postać, na którą na chwilę bym się zatrzymał. Miał taki dość słaby moment w swojej karierze parę lat temu Maksym Michajłow. Chyba gdzieś tam po tym Mistrzostwie Olimpijskim w Londynie nieco ta jego kariera wyhamowała i tak się zastanawiałem, kiedy on wróci na taki, powiedzmy, poziom no naprawdę jednego z najlepszych na świecie, bo ja nie mówię, że on oczywiście grał źle, no bo gdyby grał źle, no to Zenit Kazań nie wygrywałby wszystkiego, jak leci w lidze rosyjskiej i w lidze mistrzów. Natomiast no, ten turniej no to był naprawdę majstersztyk w jego wykonaniu. I oczywiście, może i łatwiej się gra z Wilfredo Leonem, który kończy wiele trudnych, kluczowych piłek. I to nawet widać po statystyce breakpointów, gdzie 12 punktów z 19 punktów zdobytych przez Leona to właśnie breakpointy, gdzie u Maksyma Michajłowa na 18 tylko 4. Ale no ja akurat też uważam, że Maksym Michajłow tym turniejem to zdecydowanie udowodnił, że jeżeli były jakieś jego problemy, jeżeli chodzi o poziom sportowy, to po prostu już chyba dawno i nieprawda. I to naprawdę świetny występ Rosjanina. Sporego bólu głowy dostarczył mi wybór MVP tego turnieju, bo przypadł on Maksymowi Michajłowowi właśnie. Ja mam, szczerze powiedziawszy, inne zdanie. Moim zdaniem zdecydowanie to zaszczytne trofeum za MVP powinno powędrować do Wilfredo Leona. Maksym Michajłow grał dobrze w ataku, tam ciągnął właściwie z Leonem grę, ale jak się dobrze przyjrzeć tym meczom, to właśnie ty w sumie powiedziałeś kluczową rzecz, statystyka breakpointów. Maksym Michajłow atakował, był obciążany w ataku głównie pierwszej akcji. On bardzo mało piłek dostawał na kontrze i też bardzo mało w sumie na lewym skrzydle, to co tam akurat było taką trochę kulą u nogi u Torresa. Ale no przede wszystkim to, co mówię, że on dostawał dużo piłek w pierwszej akcji, to jednak trochę mi pozwala faworyzować Leona, który no, dużo więcej atakował na kontrach, piłek trudniejszych, nierozegranych. Tak, ale o nagrodach to myślę, że może już na koniec. Mhm. Porozmawiamy chwilę. Znaczy tak, tylko właśnie tak chciałem trochę nawiązać właśnie do tego Michałowa i Leona, czym oni się różnili i że jednak Michałow moim zdaniem był tam trochę gorszy. Natomiast jeszcze jedna moim zdaniem istotna sprawa, na plus dla Michałowa zdecydowanie. Oni dosyć często ustawiali się do przyjęcia w czwórkę i chociaż Michałow piłek dużo nie przyjmował, tam raptem na palcach chyba jednej ręki można policzyć, to jednak to, że on tę część boiska brał na siebie, to ułatwiał
zadanie pozostałej trójce zawodników odpowiedzialnych za przyjęcie, przez co moim zdaniem Zenit miał w tym turnieju po prostu dobre przyjęcie, a już na pewno dobre jak na ten zespół, no i łatwiej po prostu Burtce się grało. Także no oprócz tego, że Michajłow dokładał dużo w pierwszej akcji, no to jeszcze trochę pomógł, biorąc na siebie część boiska w przyjęciu, no ale samo to, że on dużo piłek w pierwszej akcji kończy, to też jest ważna sprawa, bo wyobraźmy sobie sytuację, że Michajłow tych pierwszych piłek w pierwszej akcji nie kończy, jednak Budko musi przerzucać te piłki do Andersona czy do Leona. Jednak Leon będzie musiał mecz atakować 50 razy, Anderson 30 i skończy 7 powiedzmy. Także to jest też ważne, że ten Michajłow te piłki w pierwszej akcji kończył, także to... Tak, nie można odbierać powiedzmy Michajłowowi co michajłowskie, że tak to ujmę, no... Więc no ale... Ale dobra, no i co? I co jeszcze chyba może, co jeszcze można o tym meczu powiedzieć? No chyba znowu no, kluczowa rola zagrywki. I ja bym chciał właśnie zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz właśnie w kontekście tejże zagrywki. Czy wiesz, ile spotkań z rzędu do meczu właśnie z Zenitem Kazań Perugia przegrała na wyjeździe? Ile spotkań z rzędu? Tak. Nie wiem. Nie, nawet nie będę strzelał, bo kompletnie na to szczerze powiedziawszy nie zwracałem uwagi. Więc 6 spotkań z rzędu Perugia przegrała na wyjeździe do właśnie spotkania z Zenitem Kazań. No i właśnie a propos tej zagrywki. Perugia chyba właśnie trochę taką drużyną jest, że oni też mają tę zagrywkę bardzo mocną, natomiast są bardzo wrażliwi, myślę, że bardziej wrażliwi niż Lubę, jednak właśnie na zagrywkę mocną ze swojej strony. No i oni tak, przegrali z Trentino, na wyjeździe Serie A. Przegrali z Nowosybirskiem, potem drugi raz przegrali z Trentino, to na etapie jeszcze półfinałów ligi. Perugia w zasadzie nie wygrywała spotkań do meczu z Kazaniem, czy w zasadzie do meczu z Kędzierzynem Koźle, do którego chyba możemy płynnie przejść. Nie wygrywała spotkań na wyjeździe. Mówiąc na wyjeździe, niegranych, nierozgrywanych po prostu we własnej hali, no bo ten mecz, powiedzmy ten turniej w Kazaniu, to też tak trudno powiedzieć, żeby to był mecz, który na przykład Zenit grał na własnej hali. No dość nietypowy ten wyjazd, ale jednak wyjazd. No i właśnie ta Perugia po prostu zabrakło jej argumentu w starciu z Zenitem Kazań i nie spodziewałem się, że tych argumentów zabraknie aż tak mocno. No ale tak jak mówię, no Wilfredo Leon strzela jak z armaty i tak naprawdę nie było tutaj szansy na to, żeby Perugia powalczyła. No a ich zagrywka, no to mówię, no to wydaje mi się, że oni po prostu nie zagrywają tak dobrze na wyjazdach jak we własnej hali. No i tym bardziej kluczowe dla nich jest, czy okazało się to, że oni właśnie wygrali Serię A i mieli ten atut własnego boiska w starciu z Lubę czy Witanową, no bo po prostu no jakoś nigdy nie byli w stanie w ostatnich kilku spotkaniach nawiązać do poziomu, który prezentują we własnej hali. Nie, no myślę, że porównując zagrywkę, to oczywiście prawdą jest to, że Zenit zagrywał zdecydowanie lepiej i tym elementem właściwie mocno przesądził o wyniku tego spotkania. Liczba 6 asów Leona w 3 setach mówi samo za siebie, natomiast no ta różnica w setach 3 punkty w pierwszym i po 5 punktów w drugim i trzecim myślę, że mogłaby być trochę zniwelowana tym, gdyby jednak lepiej w ataku grały Russell i Berger, a tego zabrakło na pewno, więc w spotkaniu z takim zespołem jak Zenit Kazań wszyscy skrzydłowi muszą grać co najmniej dobrze. Tak, i tu się zgadzam, natomiast nie zagrali. No i tak jak wspominaliśmy o meczu Zaksy Kędzierzyn-Koźle w półfinale, taki mecz Perugii, to były mecze, o których no nie powiemy, że były wyrównane. One raczej miały po prostu jednoznacznie przeważającą drużynę, która zwyciężyła, no i zasłużenie awansowała do finału. No a Perugii i Zaksie pozostała walka tak naprawdę o uniknięcie zdobycia medalu z buraka. No i właśnie ten mecz o brąz był chyba dużo bardziej ciekawy niż ja się spodziewałem. Oczywiście ta postawa Perugii w tym meczu z Zenitem Kazań pokazywała, że w zasadzie dlaczego Zaksa miałaby z nimi nie powalczyć, tak? Ale nie spodziewałem się, że to będą aż takie emocje, no i że będzie aż tak blisko, żeby Zaksa ograła Perugię, no i dopisała do swojego spisu medali, trofeów, właśnie brązowy medal Ligi Mistrzów. Jeśli ktoś zakładał, że dla Zaksy rywalem łatwiejszym będzie Lubę, a nie Perugia, no to mecze niedzielne pokazały coś trochę innego, bo w tym pierwszym, moim zdaniem, mieliśmy całkiem niezłe widowisko, aczkolwiek gorsze niż finałowe, ale całkiem niezłe i przede wszystkim wyrównane, no bo zakończyło się po tiebreaku. Zaksa pierwszego seta zaczęła trochę jak nie ona, można powiedzieć.
w starciu z Lubę, bo zaczęło się od 5-1 dla Zaksy. Zaksa zaczęła z dużym animuszem, no i Perugia chyba wyglądała momentami na trochę stłamszoną tym, co się na boisku dzieje. Przede wszystkim oni fatalnie przyjmowali floty. Ja nawet sobie żartowałem, że tak przyjmująca floty Perugia pewnie przegrałaby z VfB Friedrichshafen, które zagrywa właściwie tylko floty. No ale... a może i z AZS-em Olsztyn. Albo i z AZS-em Olsztyn. A z kolei właśnie dobrze wyglądało w tym secie przyjęcie Zaksy. No i pierwszy set wygrany gładko do 17, no niestety w drugim już tak dobrze nie było i na przewagi wygrała Perugia. Właśnie, czy nie było aż tak dobrze, bo właśnie to był bardzo dobry też moim zdaniem pod względem sportowym set i Zaksa była bardzo bliska tego, żeby, powiem nawet inaczej, ona wręcz powinna po dwóch setach już prowadzić 2-0, dlatego że oni mieli przecież piłkę setową, jeżeli dobrze pamiętam. A nawet kilka piłek setowych, mi się wydaje. Na pewno mieli piłkę setową przy zagrywce Perugii, czyli właśnie w sytuacji, w której no wszystko było w ich rękach, nie wykorzystali tej szansy. No i to też myślałem, że to może być scenariusz jak z Lubę, czyli pierwszy jeden set wygrany, a potem trzy stracone. I właśnie obawiałem się, że ta dość no, frajerska porażka w drugim secie mogłaby Zaksę nieco podłamać, ale oni zrobili dokładnie to samo, co w pierwszym secie, czyli wyszli i postawili też na mocną zagrywkę plus zagrywkę właśnie flotem umiejętną. No i znowu w zasadzie bliźniaczy set jak ten pierwszy. Znaczy, no tak, ten drugi set to było kilka punktów przewagi Perugii, gdzieś mniej więcej w środku seta, ale no tak się udało się rywali dogonić, tam było już 19-20 i pojawił się ten kapitalny atak Dero na kontrze drugiej piłki. No i to był taki jeden z elementów, z których sunęła Zaksa, powiedzmy, trochę wcześniejsza, właśnie tam sporo jakichś tam kontr było rozgrywanych przez ataki z drugiej piłki z pipa. No i tutaj doszło do stanu 20-20, Perugia była już mocno w obawach właśnie, no i te kilka piłek setowych Zaksy pozwalało sądzić, że może ona jednak będzie prowadzić 2-0, nie udało się. 1-1, można było trochę się obawiać, że skończy się jak z Lubę, ale tak się nie stało. 25-19 set wygrany kolejny przez Zaksę. Tam podkreśliłbym dobrą grę, zagrywkę Zaksy, a mianowicie nie tyle co jakimiś bombami, co po prostu kilka skrótów posyłanych raz po raz chciały sporo zamieszania w szeregach przyjmujących Perugii, więc nie było tak jak z Lubę i Zaksa już była o seta od moim zdaniem sensacyjnego wyniku, czyli zdobycia brązowego medalu, jednak kolejne dwa już na korzyść Perugii, a ten piąty bardzo wyraźny. Tak, dla Zaksy ten mecz powinien zakończyć się w trzech setach i to ich zwycięstwem. Niestety to właśnie ten drugi set tutaj zaważył o tym, że Zaksa niestety tego brązowego medalu nie zdobyła. I o ile jeszcze czwarty set to był też set z dużymi emocjami, to był set, w którym też ta sytuacja się ważyła do samego końca. Tak już tiebreak i tutaj można już też znowu nawiązać do tego, o czym ty mówiłeś. No nie był to chyba dobry set sama Dero, jeżeli chodzi właśnie o występ w ofensywie. On tam raz po raz się mylił w tym tiebreaku. Niestety po prostu zawiedli skrzydłowi Zaksy w tym kluczowym momencie. No i właśnie przede wszystkim sam Dero, dla którego, no to też jak powiedziałem w tym pierwszym meczu, że on tam do tej formy nie wrócił, no to nie był jego zły mecz, ale właśnie no on do tej pory w Zaksie pełnił funkcję takiego terminatora w kluczowych momentach, a tutaj po prostu no nie udźwignął tego, może miał też niekiedy dość niewygodne piłki. To, co wspominałeś od Benjamina Toniutkiego w tym ustawieniu P1, bo tam właśnie były sytuacje, w których on po prostu się męczył właśnie na prawym skrzydle. No i niestety, no tiebreak po prostu pod dyktando Perugii i chyba trochę załamany ten kędzierzyn koźle tym, że przegrali. No i po prostu nie podołali. To trochę takie mecze były, jak Olsztyn grał z Zaksą kędzierzyn koźle w półfinałach, że walczyli, niby było blisko tego, żeby wygrać, a na końcu no jednak rywal swoją klasą sportową i końcówkami po prostu przeważył. No i tutaj też troszeczkę tak było. Czy myślę, że w piątym secie już w końcówce wyraźnie zeszło powietrze z Zaksy i pojawiły się proste błędy, jak chociażby piłka do Torresa, no i on został zablokowany. Tam przystanie chyba 6-13 już. W czwartym secie chyba głównie zawiódł Shimura, bo on skończył tylko jedną z sześciu piłek, natomiast podkreśliłbym bardzo dobrą grę Torresa. I właśnie sama Dero, który ogólnie grał niezłe zawody, oprócz
na pewno tego tiebreaka. W czwartym secie Dero skończył 7 z 9 piłek, a Torres 6 z 8, z tym, że akurat przy piłce setowej przy 23-24 dla Perugii akurat zablokowany został Torres na końcu, więc tam jeszcze mogło dojść do tego, że będzie gra na przewagi i Perugia potrzebowałaby dodatkowego breaka, żeby tego seta wygrać. W piątym secie już szybko dosyć zdała o sobie znać niezbyt dobra gra Tonitiego, który przy 1-2 wystawił piłkę przez plecy taką bardzo niedokładną do Bieńka na podwójny nog, no i on został zablokowany, już zrobiło się 1-3. Chwilę potem, o czym już mówiliśmy, 3-5 Dero na prawym skrzydle zablokowany, 3-6 na prawym Dero atak Vaut na pojedynczym bloku, przy 6-10 Dero z drugiej linii z pipa, znaczy z drugiej piłki z pipa został zablokowany, no i już wynik właściwie odjechał, jeszcze tam później przy 6-13 ten blok na Torresie, no i na tym bym się zatrzymał, bo ten blok na Torresie przy stanie 6-13 to był jedyny atak Torresa, jaki on w tym tiebreaku wykonał. Nie jest moim zdaniem zbyt sensownym odpuszczanie grania do Torresa w najważniejszym momencie meczu, czyli w piątym secie, w etapie właśnie meczu, gdzie ten Torres był właściwie najlepszym zawodnikiem w ogóle na boisku. No i jeśli ukrywa się swój największy atut w ataku, no to chyba łatwo dojść do wniosku, że będzie bardzo trudne. Tak rzeczywiście było. Dero zawiódł na całej linii w ataku, a Torres po prostu nawet nie miał szansy Zach się pomóc. No tak. I tak się skoncentrowaliśmy trochę na drużynie Zaksy. Tutaj się zgadzam, że właśnie Torres zagrał bardzo dobry mecz. To drugi jego dobry mecz w tym turnieju. No zdecydowanie najjaśniejsza postać. Natomiast patrząc na drugą stronę siatki, no to tutaj w tych momentach, w których Zaksa ogrywała Perugię, bardzo pomagał Iwan Zajcew. On nie radził sobie za bardzo w tym spotkaniu. No i właśnie to jest też ciekawe, że dzień wcześniej Zajcew chyba był najjaśniejszą postacią Perugii, starczył z Zenitem Kazań. No a dzisiaj nie wiem, czy to może jakiś charakterek też wyszedł Iwana Zajcewa, no ale on tylko 4 z 11 zagrywek przebił w ogóle na drugą stronę. Błędy w przyjęciu, w ofensywie też dość nieciekawie. No i mówię, i to na pewno bardzo pomagało Zaksie w tym, żeby z tą Perugią powalczyć. Z kolei Aaron Russell, o którym mówiliśmy, że w meczu o półfinałowym sobie nie radził, on tym razem zagrał lepiej. No i wiadomo, no, można gdybać, co by było, gdyby Russell też zagrał trochę gorzej, no to wtedy Zaksa prawdopodobnie wygrałaby 3-1, bądź właśnie 3-0, o co było blisko. No ale no nie można mieć wszystkiego, tak? To też rzadko się zdarza, że nagle cała drużyna rywala sobie nie radzi z grą. No i tego chyba też właśnie Zaksie zabrakło. Bardzo się rozpływali komentatorzy nad postawą Rafała Szymury. Oczywiście ja się zgadzam z tym, że nad te takiego rywala jak Perugia Rafał Szymura zaprezentował się bardzo dobrze, w szczególności, że wyszedł w podstawowym składzie, więc on niejako w zasłudze za to pierwsze spotkanie półfinałowe wystąpił właśnie już w podstawowym składzie i tym razem nie musiał wchodzić z ławki gdzieś tam powiedzmy bez presji, po prostu ratując grę, a po prostu od początku do końca, od deski do deski prawie, że to spotkanie rozegrał. No i muszę przyznać, że zaprezentował się zaskakująco dobrze. Tak, myślę, że na spodziewanie dobrze, bo z wyjątkiem tego czwartego seta to notował bardzo dobre liczby w ataku, no i to zresztą gołym okiem było widać na boisku, że on mimo klasy rywala, mimo tego, że brak mu doświadczenia w takich pojedynkach, to po prostu zagrał bezkompromisowo, bezkompleksowo, bardzo odważnie, no i to mu się opłaciło. To, ale to tak trochę już, jak mówiliśmy, w meczach finałowych. Jest coś dziwnego w tym, że Zaksa w kluczowych momentach sezonu musi grać zawodnikami, którzy jakieś wielkie szanse dotąd nie otrzymywali. Czy to było w meczu finałowym, gdzie wchodzili Jungiewicz i właśnie Szymura, czy teraz, że po części momentami grę musiał wciągnąć właśnie też Szymura, a zabył totalnie Rafał Buszek. Także no chyba po prostu Zaksa jakoś nie za dobrze trafiła z formułą na tą końcówkę sezonu, więc to pewnie też jest jeden z czynników, który zaważył o tym, że wynik ostateczny był taki, a nie inny. Ostatecznie myślę, że już tak może trochę tytułem podsumowania w ogóle występu Zaksy w tym turnieju. Ja nie spodziewałem się, że Zaksa tutaj zdobędzie jakiś medal, ale ich postawa momentami mi się podobała i nie jestem po prostu zawiedziony postawą Zaksy, bo nawiązali walkę z Perugią, a tego się nie spodziewałem, że będą w stanie. No właśnie i to chyba jest bardzo dobre podsumowanie właśnie to, o czym ty powiedziałeś dosłownie przed chwilą. Chyba mało kto się spodziewał, że Zaksa w ogóle będzie w stanie jakąkolwiek walkę nawiązać. Pewnie byli też tacy, którzy się obawiali, że Zaksa to
po 6 setach spakuje się i wróci do domu. A tych setów rozegrała aż 9 i było no naprawdę obłos do dużego sukcesu, jakim dla Zaksy byłoby zdobycie tego brązowego medalu w Lidze Mistrzów. No ale ja jeszcze zwróciłbym uwagę na jedną rzecz, to napisałem to na swoim Twitterze, ale jakoś to się bez echa poniosło, ale prawda jest taka, że właśnie tym występem Zaksa w zasadzie przegrała sobie cały sezon, bo przegrali Puchar Polski, inaczej, zaczęli sezon od przegranego Super Pucharu Polski, potem przyszedł Puchar Polski, w którym nie awansowali nawet do finału, następnie pomimo dominacji w rundzie zasadniczej nie poradzili sobie z PGS Krą Bełchatów w finale, mimo też powiedzmy przewagi własnego boiska. No i teraz ta Liga Mistrzów, o której nie można powiedzieć, że to był ich zły występ, ale gdyby spojrzeć tylko i wyłącznie na tabelkę dotyczącą tego, co Zaksa osiągnęła w tym sezonie, no to trzeba byłoby powiedzieć, że na każdym z frontów Zaksa no zawiodła, czy zawiodła. Pytanie, czy można to nazwać czwarte miejsce w Lidze Mistrzów zawodem, ale na pewno ten brąz mógłby trochę osłodzić gorycz tego, no chyba nie do końca udanego sezonu dla Kędzierzyna Koźla. Trudnego też no, z powodu gdzieś kontuzji, może słabszej formy części składu, ale fakt faktem Zaksa no, w tym sezonie nie wygrała niczego, bo taki brąz, właśnie wygranie takiego brązu Ligi Mistrzów, to byłby dla niej sukces, myślę, na miarę no, na miarę Mistrzostwa Polski. Zdecydowanie, myślę, że Zaksa tego sezonu nie zaliczy do udanych, zresztą no, to bardzo dobrze to skwitowałeś, do czego powodu pewnie jest wiele. Myślę, że przez sporo część ważnych etapów sezonu nie dawał rady Maurice Torres. Odpalił dopiero na turniej Final Four Ligi Mistrzów. Gdzieś pewnie jakieś tam problemy z kontuzjami, chociażby sama De Roo. Nie najlepsza dyspozycja Rafała Buszka. W ogóle pewnie jakieś, nie wiem, czym to nawet było spowodowane. Przypuszczam, że może jakimś przetrenowaniem na siłowni lub niedotrenowaniem na siłowni, że zespół po prostu w końcówce sezonu wyglądał na taki, jakby nie był w pełni formy, a to mi się wydaje, że jest kluczowa sprawa jednak, że już ta forma na koniec sezonu po prostu musi być, a chociażby ilość rezerwowych na boisku świadczy o tym, że jej nie było, tak mi się wydaje. No i chyba sporo kamyczków do ogródka tutaj z tego wszystkiego wychodzi, że trzeba wrzucić do trenera Gardiniego między innymi. No i ja jestem bardzo ciekaw, co z nim się pędzi, nie stanie. Nie będę kompletnie zdziwiony, jeśli trener Gardini zapłaci głową za ten sezon Zaksy i w następnym sezonie ich poprowadzi ktoś inny. No, drugie pytanie, czy to, że faktycznie tutaj zmiennicy musieli trochę ratować sytuację, to czy to nie jest może kamyczek do ogródka nie samego Andrei Gardiniego, a też również do włodarzy klubu, którzy decydowali o zatrudnieniu bądź o niezatrudnieniu określonych zawodników. No była duża wiara w Kędzierzynie Koźlu w to, że Rafał Buszek udźwignie oczekiwania tej drużynie. Natomiast no według mnie, no tutaj już to mówiłem zresztą w poprzednim podcaście, trochę tej świeżej krwi właśnie na przyjęciu, mówię tutaj o świeżej krwi rozumianej jako zawodniku, który byłby gotowy do gry w podstawowym składzie, bo nie mówię tutaj o akurat o Rafale Szymurze, o którym też trzeba powiedzieć, że to w sumie był jego naprawdę przyzwoity sezon, jak na trzeciego przyjmującego właśnie w takiej drużynie jak Zaksa, ale właśnie zabrakło mi po prostu kogoś, kto byłby w stanie razem z samym De Roo na tym przyjęciu stanąć i po prostu udźwignąć te spotkania no decydujące. No a tutaj Rafał Buszek po prostu sobie z nimi nie poradził, bo występ w finale ze PGS Krą Bełchatów słaby. Tutaj to Final Four też w zasadzie do zapomnienia. No i tutaj też no pytanie, czy po prostu nie jest już na upadającej z formą i potencjałem sportowym Rafał Buszek. No ale to po sezonie łatwo się takie tezy wygłasza. Wydawało się, że Rafał Buszek tę rolę właśnie trzeciego do ataku z zadaniami defensywnymi po prostu no udźwignie, poradzi sobie. No a wydaje mi się, że jednak to właśnie jego zabrakło. Zaksa wyglądała na zespół trochę bez formy w końcówce sezonu. Pytanie, czy taką formę dało się przygotować w ogóle, czy to było możliwe, biorąc pod uwagę, jakie zmęczenie nawarstwiło się już w końcówce tego sezonu, bo zresztą na pewno jednym z takich kamyczków do ogródka, jak już
wcześniej wspomniałem. Może być to, że Gardini, wydaje mi się, że bardzo mało korzystał z rezerwowych. Wobec tego podstawowi zawodnicy byli pewnie po prostu zajechani na końcówkę sezonu, a też to, że korzystał mało z rezerwowych, wpłynęło na to, że być może oni nie byli aż na tyle gotowi do wejścia i odmieniania losu w meczu w końcówce właśnie w turnieju Final Four, czy to w finale, bo i Kamil Semeniuk, i Rafał Szymura, i Krzysztof Rejno, i Marko Falaski, i Sławek Gęgiewicz, myślę, że mogli pograć zdecydowanie więcej, chociażby w momencie, gdzie Zachsa właściwie już miała pewne pierwsze miejsce po fazie zasadniczej, czy już była bardzo blisko tego pierwszego miejsca? No tak, tutaj akurat z tym, co mówisz, trudno się nie zgodzić i ja się zgadzam też w całej rozciągłości. Myślę, że Andrea Gardini, wprowadzając zmienników, mógłby zasiać ziarno, które wykiełkowałoby albo rozkwitłoby właśnie w tych kluczowych momentach sezonu. Wydaje mi się, że mógł wpłynąć nieco lepiej na rozwój indywidualny zawodników, którzy w tej Zaksie właśnie występowali. Ale po prostu nie wyszło. Nie wyszło, nie zrobił tego z powodów sobie tylko znanych. No i w takim układzie właśnie tego mogło trochę zabraknąć. No z drugiej strony, no Rafał Szymura nie wystąpił przecież źle. No pytanie, czy dałby jeszcze więcej, gdyby zagrał nieco więcej w tym sezonie. No ale mniejsza z tym. Tak czy inaczej, ja występ Zaksy oceniam pozytywnie w Final Four Ligi Mistrzów i uważam, że nie mogą sobie zarzucić zbyt dużo. Też jeszcze spróbuję wrócić na moment do tego, co mówiłem przedtem, bo ja zawsze mam różne mieszane uczucia, jeśli chodzi o ocenę trenerów. Staram się tego unikać, ale też w tym momencie, gdybym miał stanąć w obronie trenera Gardiniego, powiedziałbym coś w tym stylu, że być może Gardini nawet w dystansie sezonu widział, że jednak pewne elementy systemu gry Zaksy nie funkcjonują dobrze. Być może widział, że gdzieś jeszcze są rezerwy i jakieś tam słabe punkty, które zostaną wykorzystane w starciu przeciwko topowym zespołom. I być może to było powodem tego, że on do końca starał się szlifować te systemy gry z podstawową szóstką. Jeśli puszczałby zmienników, to pewne jakieś zagrania mogłyby jeszcze się jakby ze sobą nie zgrywać. No i być może wyszłoby to w końcowym etapie sezonu. Tak rzeczywiście się stało. Być może przez to właśnie, że gdzieś tam próbował do końca jakby sperfekcjonizować, że tak to nazwę, grę Zaksy. Być może coś tam zostało dograne w porządku, okej, ale być może po prostu zabrakło siły, kondycji, wytrzymałości. Może po prostu chodzi o to. Więc różnie można patrzeć na tę zaciętość Gardiniego wstawiania na podstawowy skład. Oczywiście, no tak czy inaczej, no rezultat jest jaki jest, a ocenę właśnie samego Andrei Gardiniego pozostawimy chyba wam, nasi drodzy słuchacze. To też ciekawe, co wy o tym sądzicie, jak coś to zapraszamy do dyskusji na naszych kontach twitterowych. Tak, a też całe szczęście, że to nie my musimy podejmować decyzję, czy trener Gardini zostanie w Zaksie, czy nie, więc pewne spory ból głowy mają włodarze z Zaksy Kędzierzyn Koźle. Tak, myślę, starej dobrej zasady, ekspert nie myśli, ekspert wie, chociaż do ekspertów to nam bardzo daleko, więc... Tak jest, tak jest. Ale myślę, że nie wycierałbym sobie twarzy właśnie takimi określeniami, jak tam bycie ekspertem, czy nie. Dokładnie. No i co? No i czy jesteśmy ekspertami, czy ekspertami nie jesteśmy? Czy po prostu jesteśmy kibicami, fanami siatkówki? No to, co się wydarzyło w finale, to był dla mnie majstersztyk, arcydzieło siatkówki. No, wydaje mi się, że to było jedno ze spotkań, które w mojej ocenie chyba było jednym z najlepszych w historii, powiedzmy, nowożytniej siatkówki, a na pewno nowożytniej siatkówki klubowej. Poziom zaprezentowany i przez Zenit Kazań, i Lubę Civitanową, emocje, gry na przewagi, asy serwisowe w końcówce, a to wszystko na naprawdę niesamowitym poziomie sportowym. Oprócz tego poziomu sportowego też nie zabrakło zwrotów akcji. Ten mecz toczył się nawet dla neutralnego widza na bardzo wysokim poziomie emocji, a już na pewno nie chciałbym być w skórze kibiców Zenita, włodarzy Zenita, czy też zawodników z Zenita i tak dalej. W momencie, gdy było w tej breaku 7-11 dla Lubę. A z kolei bardzo chciałbym być w ich skórze tych wszystkich wymienionych wcześniej w momencie, gdy Leon posłał tego asa serwisowego, który dawał Zenitowi złoty medal, bo na pewno wrócili z bardzo dalekiej podróży.
ta amplituda emocji musiała dostarczyć im niesamowitych wrażeń, bardzo im tego zazdroszczę, ale też z perspektywy mojej, czyli takiego neutralnego widza, byłem po prostu zachwycony tym, co oglądałem na boisku. Właściwie tam w tym meczu było wszystko, a też wszystko pokazał chyba jeden zawodnik. Mam tu na myśli oczywiście Wilfredo Leona, który oprócz tego, że przyzwyczaił nas do tego, że świetnie zagrywa, świetnie atakuje, no to chociażby popisał się w kluczowym momencie tiebreaka obronami dwoma chyba z rzędu przy zagrywkach Budko, obronami na 10 metrze wybloków. To jednak kapitalnie to wyglądało, że nagle jest taki ważny moment meczu i ten Leon, który słynie z czegoś innego, nagle popisuje się fantastycznym ustawieniem na 10 metrze i podbija arcyważne piłki. Zahaczyłeś też o temat, o którym warto opowiedzieć chociaż trochę. Gdzieś bardzo widoczne w nowoczesnej siatkówce są trendy, które mówią, że raczej wysocy skrzydłowi, silni, którzy mają bardzo dobre warunki fizyczne, wysoko skaczą, radzą sobie z grą właśnie na wysokiej piłce, no to jest podstawa, że bez tego nie ma siatkówki na najwyższym poziomie. No ale co decyduje w sytuacji, w której po jednej stronie masz Osmanego Juan Torrenę, Cvetana Sokołowa i Taylora Sandera, a po drugiej masz Matthew Andersona, Maksima Michajłowa i Wilfredo Leona, no to wydaje mi się, że właśnie taka technika użytkowa. I właśnie ja się rozpływam nad techniką użytkową drużyn takich jak Zenit Kazań czy Lube, gdzie nawet obrony wydają się być dopracowane w taki sposób, że ta piłka w zależności od mocy uderzenia trafia w ten sektor, w który powinna. To, jak szybko też drużyny potrafią się zorganizować po obronie, jak dobrze asekurują, jak dobrze dociągają piłkę z pola, wystawiając, powiedzmy, nierozgrywający. To są też takie rzeczy, na które warto zwrócić uwagę w takich spotkaniach. No i po prostu dla mnie to było arcydzieło. No ja się tym po prostu delektowałem i to, że były tam asy, bloki, spektakularne ataki, kontry, no to jest jedna rzecz, a właśnie samo to, że to wszystko było płynne, było poukładane, pokazuje też, jaką robotę wykonują trenerzy, bo i Władimir Alekno, i właśnie Gianpaolo Medei robią doskonałą robotę w tych drużynach. Jakoś mam wrażenie, że pod kątem organizacji gry, no to na tle właśnie czy Lube, czy Zenitu Kazań, to Perugia wypadła akurat gorzej, ale właśnie te dwie drużyny, które się spotkały w finale, no to po prostu wszystko było tam doszlifowane. Ja czasem mam wrażenie nawet, że nawet odbicie dyszlem do skrzydła jest zorganizowane w taki sposób, oczywiście wystawa dołem na skrzydło jest, powiedzmy, doszlifowana w taki sposób, że ona też pozwala atakującemu na rozwinięcie się. Nie ma tam miejsca na przypadek. Ta rola przypadku jest po prostu minimalizowana. Tak, zgadzam się pełnej rozciągłości, natomiast gdybym ja miał wskazać jedną akcję, która pokazuje, jak kapitalnie są zorganizowane te zespoły, właśnie chociażby nawet w elementach obrony, no to akcja, w której właśnie Wilfredo Leon broni piłkę na 10 metrze i mając te 6-7 metrów do pokonania, dostaje piłkę do ataku na Pipa i tego Pipa kończy. Czyli on oprócz tego, że podbił piłkę w bardzo zachwianej pozycji, co jeszcze zdążył się bardzo szybko zebrać do ataku, przebiec kilka metrów i jeszcze nie przekroczyć linii i skończyć atak. To jest akcja po prostu dla mnie niespotykana na takim poziomie, że coś takiego można zagrać w tak kluczowym momencie i tak kapitalnie to jeszcze wykonać. Tak, to nie była jedna akcja. To, że ja w tym momencie nie jestem w stanie przywołać konkretnych akcji, pokazuje, że tych akcji naprawdę było sporo. I w sumie nie wiem, czy powiedziałbym, że Zenit Kazań na to zwycięstwo zasłużył. W sensie pod wieloma względami były takie momenty, w których Lube Civitanova zdominowało Zenit Kazań. I gdybym ja miał oceniać, to w zasadzie do tiebreaka, a może nawet przez większą część tiebreaka, to właśnie Lube Civitanova była tą drużyną, która dyktowała warunki gry i w zasadzie tylko to właśnie postawa Wilfredo Leona w polu serwisowym, no bo on przecież asem skończył też pierwszego seta, przy stanie 28-27 wszedł i właśnie zaserwował asa. On skończył właśnie też tego piątego seta asem serwisowym. Nawet pomimo tego, że gdzieś ta, powiedzmy, ratio punktowe Leona może nie było aż tak imponujące, tak no
33 punkty, genialna postawa też w końcówce. Wydawało mi się, że powiedzmy to wahadełko jest przechylone bardziej w stronę Lubę. No i w zasadzie, gdyby nie postać Wilfredo Leona, to Zenit chyba mógłby nawet nie doprowadzić do tiebreaka. Znaczy na pewno tak, a już w samym tiebreaku trochę właściwie pożar musiał gasić Leon, który sam wzniecił, bo on zepsuł ataki na 2-2 w tiebreaku, później na 2-3 i jeszcze przy 2-4 został podbity i kontrę skończył Sokołow, także po części ta przewaga Lubę wywiązała się z tego, że no Leon po prostu na początku tego seta nawalił, no ale później już no trochę teatr jednego aktora, no i ten as serwisowy, piękne zwieńczenie jego w ogóle przygody całej z Zenitem i fantastycznego występu, właśnie przez to, że on tymi swoimi indywidualnymi zagraniami potrafił pociągnąć swój zespół i jeszcze jednocześnie naprawić to, co gdzieś tam momentami mu się nie udawało. Tak, o wielkości siatkarskiej Wilfredo Leona świadczy też fakt, że nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale on miał taki moment chyba na przełomie trzeciego i czwartego seta, że blokiem zaczęła go łapać drużyna z Włoch i wydawało się, że w końcu znaleźli sposób na Wilfredo Leona, no bo on przecież chyba nawet w końcówce trzeciego seta kilkukrotnie został zablokowany i właśnie o wielkości siatkarskiej Wilfredo Leona świadczy fakt, że w momencie, gdy nagle zaczął mu wyrastać blok, który przeszkadzał mu tym, co lubi chyba najbardziej, czyli po prostu w uderzeniu piłki mocno nad blokiem w pole, no to on postanawiał z premedytacją o blok te piłki wybijać. No i właśnie oglądałem z nieobecnym niestety dzisiaj Michałem Kwietko-Bębnowskim właśnie to spotkanie finałowe. No i właśnie wspólnie też zwróciliśmy uwagę na to, że to nie jest tylko zawodnik, który wysoko skacze i mocno uderza. Ty wspominałeś o obronie, ja wspominałem o tym, że on był w stanie skorygować powiedzmy styl ataku, gdy widział, że to, co robił do tej pory, nie przynosiło mu aż takiego rezultatu. No, muszę przyznać, że no, może nam się przydać w reprezentacji Polski. No, powiem ci kontrowersyjna teza, powinniśmy to przedyskutować. Tak, tak, ale masz prawo się nie zgodzić. Ciekaw jestem, jakie argumenty znajdziesz przeciwko takiej tezie. Nie, to jeśli miałbym się nie zgadzać, to jednak wolę zachować milczenie i poczekać na adwokata. Dokładnie, bo mówisz, że aż takiego świętokradztwa nie popełnisz. Nie, myślę, że jednak rzeczywiście ten Fred Lohr może się reprezentacji Polski przydać. Tak, ten nieznany zawodnik z Kuby. Tak. Też troszeczkę takie, ten mecz był dla mnie trochę takim, łatwo, znaczy tak się trochę mówi, że powiedzmy to, że Osmany Juan Torena, no na tle właśnie swojego młodszego kolegi z Kuby, czyli właśnie Wilfredo Leona wypadł źle, no to bardzo często się w takich sytuacjach mówi o takim, jak to się określa, przekazaniu pałeczki w pewnym sensie, że Osmany Juan Torena, no to był chyba najgorszy zawodnik Lubę w tym spotkaniu, a to się zdarza, myślę, bardzo rzadko. No i jednak na tle Wilfredo Leona, no to po prostu był jak szara myszka akurat w tym niedzielnym spotkaniu finałowym. No i też oczywiście, no dla mnie to jest też genialny zawodnik, natomiast no wydaje mi się, że ta różnica będzie się tylko pogłębiać i im dalej w las, tym ta, powiedzmy, różnica na korzyść Wilfredo Leona przez następne kilka lat się będzie pogłębiać. No i też pytanie do ciebie. Czy Leon może grać jeszcze lepiej? Myślę, że może grać. Chociażby z tego względu, że okej, wiadomo, że już teraz będę wchodził na takie, uderzał takie tony, że już nie ma się do czego przyczepić, jednak się przyczepię, bo parę jego ataków było takich, że uderzył prosto w środek bloku, więc akurat myślę, że w tej kontroli w ataku momentami mu zabrakło, więc mógł zamiast uderzać po prostu w środek bloku, nie wiem, celować gdzieś po rękach, obijać do zewnątrz i tak dalej, więc pewnie będą takie sytuacje, gdzie po prostu mógłby zachować się w ataku lepiej, aczkolwiek i tak mówię, no już trochę na granicy absurdu to w ogóle są te rozważania, bo jednak
pewne rzeczy chyba nie są do przeskoczenia. Może po prostu czasami bywa tak, że zawodnik uderza, jakby się wydawało, w środek bloku, bo wydaje mu się, że środkowy rywala nie nadąży i piłka tam przejdzie, a jednak środkowy rywala okazuje się być też świetnym zawodnikiem czasem, no i niespodziewanie po prostu się tam pojawi, więc to też tak na dwa sposoby można rozpatrywać, więc... Tak, to nie miał ułomków po drugiej stronie siatki Wilfredo Leon. Dokładnie, a zwłaszcza powinniśmy tu mieć chyba na myśli Dragana Stankowicza, który właściwie zagrał kapitalne spotkanie, zwłaszcza w bloku, bo oprócz tego, że chyba 6-punktowy blok wzięliśmy, no to jednak świetna gra wyblokiem. Bardzo dużo ataków jak na niego, bo myślę, że bardzo rzadko się zdarza, żeby on zaliczył więcej niż powiedzmy 15 ataków, a on w tym spotkaniu zaliczył ataków aż 20 i skończył 13 bez żadnego błędu, nie dał się ani raz zablokować, więc w tym spotkaniu Dragan Stankowicz fantastyczny. Tak, Dragan Stankowicz fantastyczny, ale nie możemy zapominać o zdecydowanie absolutnie najlepszym zawodniku Kucine Lube w tym spotkaniu, czyli Cvetan Sokołow. To był jego genialny mecz. Ja też się nie boję się takich stwierdzeń. One czasem wydają się być przesadzone, no ale jeżeli w finale Ligi Mistrzów na tle no, najlepszej drużyny świata, no bo Zenit Kazań było, nie było, to najlepszą drużyną świata jest, jeżeli uznamy klubowe mistrzostwa świata za tego wyznacznik, no to Cvetan Sokołow zagrał fenomenalne spotkanie. Prawda jest taka, że nie mogłoby być innego wyboru i MVP całego turnieju powiedzmy najlepszego zawodnika tego konkretnego spotkania. Musiałby to być Cvetan Sokołow w sytuacji, w której to Włosi wygraliby z Zenitem Kazań. No a mieli już przecież 10-7 w tiebreaku. Rewelacja. Właściwie to już było nawet 11-7. Ja się oczywiście spochwałem i w ogóle tu dużo się dzisiaj zauważyłem, że zgadzamy ze sobą. Tak, trudno się nie zgadzać w sytuacji, w której no widać po prostu, jak, nie wiem, geniuszem ociekają co niektórzy zawodnicy. No to tutaj to podobna sytuacja z Cvetanem Sokołowem w tym meczu. Tak, więc właśnie do pochwał w kierunku Cvetana Sokołowa ja się przyłączam, natomiast jeszcze chciałbym wrócić na moment do Osmanego Juan Tereny, bo akurat jego do jasnych postaci, tak jak zresztą tu też mówiłeś, zaliczyć nie można. On w całym spotkaniu skończył 7 z 23 piłek. No, a akurat Juan Terena miał w cudzysłowie w ręce piłkę meczową. Przy 11-7, kontrę w górze na 12-7 miał właśnie Juan Terena, ale on został zablokowany. Pewnie 5-punktowej przewagi już by się Zenitowi mogło nie udać odrobić, chociażby z tego względu, że na zagrywkę nie zdążyłby pójść Wilfredo Leon. Więc akurat tutaj chyba najwięcej ma czego żałować Juan Torrena, że tej piłki na 12-7, tej jednej piłki, bo może nie skończy wielu innych, to w takiej sytuacji już, jak to się mówi, pal licho, no ale ta jedna piłka na 12-7 mogła uczynić z niego co najmniej jednego z bohaterów. I kto wie, może sezon, 2 sezony temu, 5 sezonów temu Juan Torrena by tę piłkę z uśmiechem na ustach skończył. No to takie też troszeczkę gdybania w tych naszych rozważaniach, ale właśnie symboliczna zmiana wart moim zdaniem w tym miejscu się odbyła. No i tak naprawdę, czy można powiedzieć, żeby ktoś w tym meczu zagrał tak naprawdę bardzo źle? No Osmany Juan Torrena, to faktycznie nie był jego dobry mecz. Nie był to też jakiś doskonały mecz Matthew Andersona, ale poza tym na przykład Aleksander Budko, no zawsze raczej stawiałem go w tej klasyfikacji rozgrywających na świecie raczej na miejscach, ja wiem, może miejsca to za dużo powiedziane, ale na pewno nie powiedziałbym, żeby jest to rozgrywający ze światowego topu. A w tym meczu też wstąpił w niego lew i naprawdę Aleksander Budko zaprezentował się z bardzo dobrej strony, no i udowodnił, że do tego chyba ścisłego grona czołówki światowej trzeba go zaliczać. Akurat jeśli chodzi o rozgrywanie, to mnie jakoś specjalnie swoją grą nie zaskoczył. Grał bardzo niewiele w finale do środkowych, bo oni chyba zaatakowali łącznie, jakby zsumować chyba 15 piłek na 129, więc to jest bardzo małe. Natomiast w tym wątku na plus zaliczyłbym mu to, że chyba większość tych piłek do środkowych posłane zostało na kontrach, więc to dosyć istotne. Jeśli miał piłkę odegraną do siatki na kontrze, to że odciążał tych Leona, Michajłowa, Andersona, tak już
pokrótce mówiąc, właśnie atakami środkowych. Natomiast jedna ważna rzecz odnośnie Budko, o ile zawiódł w bardzo ważnym momencie Juan Terena, psując atak na 12-7, to przy 11-7, właśnie po tym nieskończonym ataku Juan Tereny, na zagrywkę poszedł Budko, najpierw posłał asa, a potem kilka bardzo trudnych zagrywek. No i to właściwie on rozpoczął tę remontadę, jak to się czasami mówi, chociażby w Hiszpanii, Zenitu, remontadę Lube. Właśnie swoimi bardzo dobrymi zagrywkami, a co nie jest taka oczywista sprawa, bo akurat Budko aż tak na tle pozostałych zawodników Zenitu się w elemencie zagrywki nie wyróżnia. Wspomnę chociażby to, że dzień wcześniej Aleksander Budko był najrzadziej zagrywającym zawodnikiem i to w porównaniu z niektórymi było to 2 razy mniej zagrywek posłanych. Także akurat taki bardzo istotny czynnik włączył właśnie Budko oprócz rozegrania w tym meczu finałowym w kluczowym momencie. Już nie pamiętam, czyje konto na Twitterze. Może ktoś się przyzna po wysłuchaniu akurat tego odcinka. Właśnie przywołany został cytat właśnie opisujący Wilfredo Leona i w tym cytacie o Wilfredzie Leonie właśnie padło stwierdzenie, że on może gdzieś tam być jako lekko przygaszony, może czasem rozkojarzony w sytuacjach, w których gra z rywalami teoretycznie słabszymi, w meczach nie aż taką stawkę, ale w kluczowych momentach spotkań o najwyższą stawkę Wilfredo Leon jest praktycznie nie do zatrzymania. I właśnie w tym tiebreaku, on co prawda faktycznie trochę biedy sobie napytał sam tym, że początek nie wypadł dla niego bardzo dobrze i po prostu Lube odskoczyło na parę punktów. Natomiast gdy już Wilfredo Leon musiał zrobić swoje, no to tak jak mówisz, obrona na 12 metrze i atak z pajpa. I kontra, i kolejna kontra, i kolejna kontra, i asy serwisowe. No wydaje mi się, że gdzieś tam od tego stanu właśnie 11-7, to myślę, że Wilfredo Leon do powiedzmy 17 punktu, no to z tych 10 punktów zdobył myślę z 6 czy 7, tak? I praktycznie był nie do zatrzymania. Tak, w ogóle to w całym tiebreaku, jeśli spojrzysz statystyki, to Leon skończył 7 z 12 ataków, a drugi kolejny zawodnik pod względem liczby ataków to Michajłow. On zaatakował względem Leona tylko 5 piłek i skończył 2. Więc no, kluczowa postać po prostu. Można powiedzieć kluczowa postać, ale tak naprawdę trochę zaczyna brakować słów do gry tego zawodnika. Dokładnie. Więc no i myślę, że już mówię, wracając, myślę, że może przydać się reprezentacji Polski Wilfredo Leon. Myślę, że jest całkiem niezłym zawodnikiem i z chęcią bym go sprawdził. Na przykład, i już pomijam to z kim w parze, tak? No bo w sumie to też jest ciekawe, kogo obok Wilfredo Leona będzie można postawić za rok, tak? Bo on chyba w przyszłym roku już będzie gotowy do gry w reprezentacji od strony formalnej. No i wspomniałeś, Filipie, też o nagrodach właśnie za ten turniej Final Four Ligi Mistrzów. No to też możemy się na tym skupić teraz. MVP Maksim Michajłow. Ty mówisz Wilfredo Leon. Ja się zgadzam. Właśnie z tego powodu, o którym też wspominaliśmy wcześniej, może wrócimy do niego na chwilę, czyli breakpointy. Wilfredo Leon kończył ważne piłki, które decydowały o zwycięstwie Zenitu Kazań. Michajłow sprawiał, że w ogóle do tych piłek dochodziło swoją grą dobrą w pierwszej akcji przede wszystkim. I jak tam dalej te nagrody wyglądały? Środkowi to Marko Podraszczanin, Dragan Stankowicz. Myślę, że tu nie ma większych zastrzeżeń, biorąc pod uwagę, jakie spotkanie zagrał Stankowicz. Tak, ja również na pewno żaden ze środkowych Zenitu Kazań. Ani Wolwicz, ani Samojlenko, to po prostu z uwagi na to też, jak gra Zenit Kazań, to nie są środkowi, którzy się jakoś wybitnie wyróżniali. Nominacja dla Dragana Stankowicza oczywista. No i to chyba nie był w ogóle turniej środkowych jako taki, bo Enrico Chester też dość specyficzny zawodnik, raczej z gatunku tych środkowych defensywnych, więc trudno go nominować do najlepszych środkowych sytuacji, w której on po prostu robi swoje i wspomaga pozostałych zawodników w składzie Lube. W składzie Zenitu to też tak, no ci środkowi tak naprawdę nie są specjalnie ofensywni, więc nominacja dla Stankowicza jakby oczywista. No i trzeba było czerpać po prostu z Perugii i dlatego ta nominacja Marko Podraszczanina
też dla mnie zrozumiała. Zrozumiała, bo po prostu to był jego też dobry turniej. Znaczy ja myślę, że też bardzo blisko Podraszczanina byłby Simon Anzani, który zagrał bardzo dobre spotkanie z Zaxą, a na przykład Podraszczanin w meczu z Zenitem skończył tylko 2 z 7 ataków, no ale z kolei zaliczył 5 punktowych bloków, także no, nie mam zastrzeżeń do wyboru pary Podraszczanin-Stankowicz, natomiast dreptał im po piętach Simon Anzani, tak uważam. No dobrze, no to tutaj, ale tutaj akurat się zgadzamy. Dalej, przyjęcie, no to Wilfredo Leon, no to no zgadzasz się, czy się nie zgadzasz? Znaczy, moim zdaniem on powinien dostać MVP turnieju, a na przyjęciu rozpatrywałbym jakąś inną parę i to jest w sumie może ciekawe zagadnienie właśnie. Jeśli nie Leon, to kto do pary z Juan Toreną? Powiem nawet więcej, czy na pewno Juan Torena? Czy tak, no. Jerzy Kowar. Nie, no, żartuję. Zaczynam od Kowara oczywiście w formie żartu, nie? Ale no, Taylor Sander nie zagrał dobrego turnieju, tak nie. Ogólnie rzecz biorąc. Nie, no bo tak, bo kandydatów tak wielu nie ma, tak? Więc w Zaxie no ani Sandero, ani Rafał Szymura, no nie. Chyba, że na zachętę Szymurze właśnie, biorąc pod uwagę okoliczności, w jakich on się znalazł, że to jest młody zawodnik, właściwie debiutant. Może tak trochę na zachętę. Gdyby to było Final Four w Opolu, to może no, wtedy, ale... Może tak. Zwykle tak to było, że jednak co najmniej jednego zawodnika gdzieś tam może trochę na siłę się z tej czwartej drużyny turnieju wybierało, a tu tak akurat nie było. Bo nie bardzo było kogo. Może Morisa Torresa, no ale nie mógł być Moris Torres, skoro był Maksim Michajłow albo Cvetan Sokołow. No dokładnie. Tak naprawdę, więc dobrze, na przyjęciu, okej, no Juan Torena być musiał, chociażby za mecz półfinałowy, który akurat też rozstrzelał Zaxę. Ten mecz finałowy nie aż tak dobry, no ale okej, no powiedzmy, wyciągając średnią, to i tak lepiej niż Zajcew, Russell, Berger, Anderson, to fakt. Tak, więc Juan Torena może trochę z braku laku, a gdyby może rzeczywiście mecz był w Polsce, to pewnie na zachętę przyznany by też tę statuetkę Rafałowi Szymurze. Co nam jeszcze zostało? Zostało nam rozegranie, no to Aleksander Budko. No ja się akurat zgadzam. W tym turnieju może tego środka za dużo nie było, ale po co grać środkiem, jak masz... No właśnie, po prostu potrafił wykorzystać największe atuty swojego zespołu, tak można powiedzieć chyba, a oprócz tego w kluczowym momencie, w arcyważnym momencie, on chyba do spółki z Leonem odwrócili losy tiebreaka tego z Lubę, bo tak jak mówiłem, no seria świetnych zagrywek od stanu 7-11 dla Lubę w wykonaniu Budko. Czasem trzeba pamiętać przy nagrodach indywidualnych, że... Nie idzie tylko o to, jak wypadałeś średnio przez cały turniej, ale bardzo często też decydują te kluczowe momenty, w których ty dokładasz coś dodatkowego, coś ponad swoją normalną grę. No i właśnie Budko to dołożył. No myślę, że w drugiej kolejności zdecydowanie też Majka Christensen, on też jest, zresztą mówiłem. No. Właśnie miałem wspominać, że pewnie jakoś tuż za nim, a też nie byłoby wielką kontrowersją, jeśli nagrodę dostałby Christensen z tego względu, chociażby, że moim zdaniem w rozegraniu jakoś tam specjalnie nie odstawał, nie rzucał się w oczy, czyli pewnie było okej, chociaż akurat tak dokładnie aż się jemu nie przyglądałem, natomiast chociażby w meczu finałowym on zaliczył aż 28 zagrywek, to jest zdecydowanie najwięcej z tak. Wszystkich zawodników w ogóle na boisku, więc on też w zagrywce zrobił no, bardzo dobrą robotę. Tak, no być może rozmawialibyśmy o zupełnie innych nominacjach i właśnie poza tym, że oczywiście Leon musiałby się znaleźć w powiedzmy tej czołowej szóstce, no to wtedy na przykład Sokołow byłby dla mnie MVP, o czym już wspominałem. Myślę, że Majka Christensen pojawiłby się za Saszę Budko w tej czołowej szóstce. No a tak to niestety. No, zwycięzcy mają swoje przywileje, no i właśnie jednym z tych przywilejów jest to, że więcej nagród indywidualnych zazwyczaj w ich ręce spływa. No i zostaje nam pozycja libero. Ja myślę, że jednak Werbo. Właśnie z tą pozycją miałem sporo problemu, bo chyba... W mojej głowie finalnie ułożyło się to tak, że egzekwo postawiłbym i na Werbowa, i na Grebennikowa, a w związku z tym, że trochę na tej pozycji nuda, to chyba postawiłbym na Werbowa. Mówię, że na tej pozycji nuda, bo ostatnio tę nagrodę zdobywa Grebennikow, a ja nie powiedziałbym, żeby Werbow jakoś znacznie odstawał od Francuza. Z tym, że tutaj też patrząc w statystyki nie tyle skuteczności przyjęcia, co liczby przyjętych piłek, no jednak Grebennikow względem Werbowa mocno przoduje. On przyjął w meczu finałowym 40 piłek, a Werbow 25. Z kolei w tym meczu półfinałowym
Grebennikow przyjął piłek 17, to już nie jest najwięcej w zespole, ale z kolei Werbow w meczu półfinałowym przyjął dwa razy mniej piłek niż Anderson i jeszcze więcej mniej piłek niż Leon, także no, on w przyjęciu aż tak ważnej roli nie pełnił jak Grebennikow, po prostu był mniej ostrzeliwany przez przeciwników, dlatego być może to zadecydowało o tym, że nagroda kolejny raz już powędrowała do Francuza. Tak, może też była chęć właśnie zbalansowania tych nagród, czyli MVP dla Zenitu Kazań, Leon, Budko i gdzieś może właśnie próba dodania jakiegoś balansu. No ale ja uważam, że akurat Werbow też zasłużył na tę nagrodę. Gdyby można było przyznawać dwie, to przyznałbym tę nagrodę właśnie Rosjaninowi. Też z tego powodu, że nie wiem ile jeszcze pogra Aleksiej Igoriewicz Werbow. 36 lat już na liczniku, ale tego wieku nie widać. Mała refleksja. Didaskalia. Mała dygresja, że to też było starcie dwóch stylów gry na pozycji libero, gdzie Żenia Grebennikow to jest takie, powiedziałbym, siatkarskie ADHD, a z kolei właśnie Aleksiej Werbow to jest raczej spokój, raczej opanowanie, raczej ustawianie się i też fajnie było obserwować te dwie jakby szkoły gry na libero. No i właśnie skojarzyło mi się to też trochę z tym podziałem w naszej reprezentacji. Paweł Zatorski to jest taki libero właśnie w stylu Werbowa, natomiast no chyba jeżeli miałbym wskazać w stylu Grebennikowa, no to właśnie Wojtaszek, Żurek, więc raczej więcej jest tych libero, którzy jak małe samochodziki nakręceni biegają po boisku, a Aleksiej Werbow po prostu jest w tym miejscu, w którym powinien być i dzięki temu jest w stanie efektywnie bronić. Tak, lepiej mądrze stać niż głupio biegać, pewnie tak sobie myśli Werbow, tak. Ale aczkolwiek ja nie chcę przez to powiedzieć, że któryś ze stylów jest lepszy, bo są po prostu inne style, a oba mogą być równie skuteczne. Mówiłeś, że Werbow już trochę tak zbliża się pewnie w kierunku końca kariery, a wygląda na to, że już niedługo będzie go można spotkać gdzieś w roli trenera, być może nawet w Zenicie Kazań. A taka sytuacja już miała nawet w tym sezonie miejsce, bo niektóre spotkania Władimir Alek sobie odpuścił. No i to właśnie libero Zenita pełnił rolę trenera zespołu, prowadził drużynę. To jest ciekawa informacja, bo ja o tym nie wiedziałem, więc naprawdę wartościowa informacja, no i daje na pewno też dużo do myślenia w kwestii przyszłości w życiu po życiu siatkarskim Aleksieja Werbowa. No i zostało nam jeszcze rozstrzygnąć, kto w końcu powinien dostać tę statuetkę MVP turnieju, czy Wilfred Leon, czy Maksym Michajłow. Powędrowała ona w ręce Michajłowa i ja już trochę się do tego odniosłem na początku. Myślę, że zdecydowanie bardziej zasłużył na nią Wilfred Leon. Już parę przykładów, dlaczego tak uważam, powiedziałem przedtem, natomiast jeszcze przejrzałem sobie statystyki zbiorcze z tego turnieju, czyli które zawierały po prostu i półfinały, i finały. No i wyszło z nich, że Leon punktował 6,5 razu na set, z kolei Michajłow 5,25. Oprócz tego punkty atakiem Leon 5 na set, Michajłow 4,75. No i w asach na set Leon 1,25, Michajłow zdecydowanie dalej. No i oprócz tego też Leon to był najwięcej punktów atakiem, 40 w ogóle z wszystkich zawodników. Także no i wizualnie, i statystycznie, moim zdaniem, nagroda powinna trafić do Leona. Nie wiem, co kierowało osobami, które decydowały. No ja myślę, że właśnie decydowało to, o czym też wspominałem, czyli chęć takiego sprawiedliwego podziału nagród, no bo jeżeli Leon MVP, no to wtedy pytanie, czy na przyjęciu Leon, tego drugiego kandydata na przyjęciu nie było. Plus jeszcze trzeba zauważyć, że jednak Leon miał sporo błędów w obu tych spotkaniach, ale to nie zmienia też mojej oceny, więc chciałbym, żeby było kontrowersyjnie w tym odcinku szóstego seta. Kontrowersyjnie jakoś nie jest, bo się zgadzamy jakoś zbyt często, więc dla mnie MVP Leon. Sporo zawsze jest kontrowersji z tymi nagrodami indywidualnymi po różnego rodzaju turniejach organizowanych, czy to przez CEF, czy to EWVB, ale może to dobrze, że jest pole do posprzeczania się, do jakichś tam wyszukiwania kontrowersji i tak dalej, może przez to jest po prostu ciekawiej, a gdyby ten Leon to MVP dostał, to byłaby po prostu nuda. Chociaż, no jednak, coś w tym jest, że jeśli zawodnik sobie zapracował, no to powinien tę nagrodę dostać, a nie odwrotnie, więc no, różnie to można po prostu rozpatrywać. Ostatecznie
z statuetką MVP Maxi Mihajłow, ale on myślę, że będzie miał jeszcze niejedną okazję do tego, żeby taką nagrodę zdobyć. Tak, Wilfredo Leon, przypomnijmy, to 25-latek. No dokładnie, Maxi Mihajłow ma chyba lat 30, jeśli się nie mylę w tym momencie, więc no tak 5 sezonów średnio jeszcze mniej Mihajłowowi zostało, aniżeli Leonowi. Tak, to 25-latek, który co prawda rozpoczynał swoją seniorską karierę w reprezentacji Kuby w wieku lat 14, co trochę może jeszcze dawać do myślenia, ale fakt, że przed nim jeszcze bardzo dużo dobrego grania, a on ma już na koncie 4 Mistrzostwa Rosji, 4 zwycięstwa w Lidze Mistrzów, 4 Puchary Rosji, 1 klubowe Mistrzostwa Świata, 3 Super Puchary Rosji. Życzę sobie i tobie też, Filipie, i wszystkim kibicom w Polsce, żeby on do tego swojego dorobku sukcesów klubowych dopisał te największe sukcesy reprezentacyjne, a jak zawsze uważałem siatkówkę za sport, w którym jednak indywidualności same w sobie aż tak nie decydują, tak no myślę, że on jest fenomenem i jest w stanie reprezentację po prostu Polski samą swoją osobą wyciągnąć za uszy do gry o medale tych imprez. I jeżeli poprowadzi nas do medalu w Tokio, to chyba wszyscy będą wtedy zgodni w tym, że decyzja o przyznaniu mu obywatelstwa i dołączeniu do naszej kadry będzie słuszna. Chociaż bez statuetki MVP turnieju, to jednak wystarczająco godnie moim zdaniem Wilfredo Leon pożegnał się z kazaniem. Jak wiadomo, już przejdzie... Nie da się lepiej pożegnać. No, lepiej by się dało właśnie z statuetką MVP chyba. Ale i tak żegna się po prostu godnie i w blasku złota. Dał Zenitowi wiele trofeów, a teraz pójdzie do Perugii już oficjalnie, wiadomo. No i kto wie, czy właśnie takim talizmanem nie będzie Leon. Czy to teraz właśnie Perugia nie będzie święciła sukcesów. W ogóle to ciekawy cytat przed rokiem z Gino Sirciego, czyli z szefa Perugii, tak można powiedzieć. On powiedział wtedy, nie wygraliśmy pucharu, ale kto liczył, że wygramy z tymi kospitami z Kazania. By z nimi wygrać, musimy czekać, aż skończy im się gaz. No jak się okazało, Sirci wpadł na inny pomysł. Sezon czasu potrzebował na to, żeby wymyślić, że nie będzie czekał, aż skończy się Rosjanom gaz, tylko po prostu wyciągnął najlepszego zawodnika. No i chyba mamy miejsce trochę przetasowanie sił w Europie, bo jednak chyba teraz taką najpoważniejszą markę trzeba będzie traktować drużynę, która ma Leona. A na ten moment Zenit Kazań, 4 z rzędu zwycięstwo w Lidze Mistrzów, pobił rekord Trentino tych rozgrywek. Rozgrywek, które nazywały się Ligą Mistrzów, bo jeszcze zanim te rozgrywki taką nazwę przyjęły, to 4 razy z rzędu zdarzało się wygrać CSKA Moskwa, ale to jeszcze trochę inne czasy i trochę inny puchar. Oprócz tego ciekawostka, Aleksander Gutsaliuk spędził w Zenicie 5 sezonów. Każdy z tych 5 sezonów zakończył się dla niego złotym medalem, a oprócz tego złoty medal Ligi Mistrzów wygrał również w 2013 roku w Nowosybirsku, właściwie w Omsku, ale w barwach Nowosybirska, i to, że 6 złotych medali zdobył, to czyni go zawodnikiem najbardziej utytułowanym w historii tych rozgrywek. Nikt inny nie zdobył 6 złotych medali Ligi Mistrzów. No i jak wiadomo już, Aleksander Gutsaliuk, podobnie jak Wilfredo Leon, żegnają się z Zenitem Kazań. Tak, to trochę kasus Patryka Czarnockiego, który jakoś nie zawsze pełni kluczowe role w klubach, natomiast tych złotych medali już na swoich barwach na kilka, więc czasem warto się zastanowić nad tym, czy kariery nie poprowadzić w taki sposób, żeby być po prostu dobrym zmiennikiem. Ciekaw jestem, jak Gutsaliuk sam postrzega te swoje sukcesy, czy czuje, że jest ich pełnoprawną częścią, czy nie, ale tak czy inaczej, co w gablocie, to w gablocie. Jak zakończy karierę i spojrzy właśnie na swoją szafkę z trofeami, to myślę, że pozazdrościć mu tego będą mogli, no, zdecydowanie, pozazdrościć mu będzie mogła temu zdecydowanie większa część siatkarskiego środowiska. No, a równie ciekawy jestem, jak swoje sukcesy w Kazaniu odbierać będzie Igor Judin, który jeszcze w zeszłym sezonie walczył o utrzymanie w barwach Łuczniczki Bydgoszcz, a teraz spora amplituda wyzwań. Najpierw utrzymał Lidę Bydgoszcz, a teraz zdobywca 5 tytułów. Pucharu Rosji, Super Pucharu Rosji, Mistrzostwa Rosji, złoty medal Ligi Mistrzów i złoty medal klubowych Mistrzostw Świata. Wspominałeś, Filipie, o Plus Lidze, to ja nawiążę jeszcze do jednej postaci związanej z naszą ligą. Leo Andrić, medalistą Ligi Mistrzów. Kto by pomyślał po zakończeniu poprzedniego sezonu, że po pierwsze wyląduje w takim klubie, a po drugie, że
Chociaż inaczej, jak już wylądował w takim klubie, no to można było się spodziewać, że jakieś sukcesy osiągnie. No i to też chyba dla niego ciekawe doświadczenie, w szczególności po tym, no powiedzmy, grze w Kielcach, co pewnie może nie urąga jakoś godności zawodników, natomiast no nie ma porównania pomiędzy, myślę, też warunkami sportowymi i organizacyjnymi pomiędzy Kielcami a Ligą Włoską. No też tak pół żartem oczywiście można powiedzieć, że Leo Andrić, a czy wraz z przyjściem do Perugii Leo Andricia przyszły pierwsze sukcesy, bo jak wiemy, Perugia przed tym sezonem nie wygrała jeszcze żadnego trofeum. A tu proszę, przychodzi był atakujący Kielc, no i się posypały trofea jak z rękawa, można powiedzieć. Dokładnie, czyli plus liga wylęgarnią talentów dla najlepszych drużyn świata. Kuźnia talizmanów, można powiedzieć. Dokładnie. No właśnie, tak mi się wydaje, że na tym byśmy zakończyli 33. odcinek podcastu Szósty Set. Słyszymy się kiedyś na pewno, aczkolwiek chyba czeka nas trochę dłuższa przerwa w nagrywaniu, ale na pewno będziemy starali się co najmniej kilka odcinków w sezonie reprezentacyjnym nagrać, a póki co ja się żegnam. Dzięki za uwagę, Filip Korfanty. Tak, a i z tego miejsca, jak już dziękowałem za sezon klubowy, spędzony właśnie z Filipem i Michałem. Tym razem Michała nie ma, więc Michale, pozdrawiamy Cię i również dziękujemy za to, że mogliśmy śledzić wydarzenia nie tylko w siatkówce polskiej, no ale również zagranicznej i tej na poziomie rozgrywek w europejskich pucharach. To też była czysta przyjemność i za to dziękuję ja, Piotr Zło.